IQ Nexus to coś takiego jak Touch Bar w MacBooku Pro. Jest to swego rodzaju przedłużenie programu IQ, który służy do zarządzania sprzętem od Corsera. A dzięki temu, że Corser przysłał go do testów, za co bardzo dziękuję, przyjrzę się dziś nieco bliżej temu ciekawemu urządzeniu. Jest to dość mała konstrukcja wyposażona w 5-calowy poziomy dotykowy wyświetlacz o rozdzielczości 640x48. Z naszym komputerem łączy się on za pośrednictwem USB, z tym, że samo urządzenie posiada dość krótki kabel z myślą o tym, aby podłączyć go do portu USB na klawiaturze. Jednak w pudełku oprócz naklejanych podstawek pod ten sprzęt, które można nakleić właśnie na klawiaturę, otrzymujemy również podstawkę z gumową podstawą wyposażoną w port w USB i długi kabel, dokładnie o długości około 1,8 m. W pudełku otrzymujemy również narzędzie, które pozwala nam na proste wyjęcie Nexusa z dedykowanych podstawek. Sam Nexus do działania wymaga uruchomionego oprogramowania Corsair IQ, bo to ono pozwala urządzeniu ingerować w nasz komputer. Według specyfikacji działa jedynie na Windowsie 10, bo pod tą platformę przeznaczone jest również oprogramowanie IQ. Przy pomocy tego oprogramowania tworzymy ekrany, których jak deklaruje Corsair, możemy stworzyć ponad 9000, a na każdym z nich możemy umieścić maksymalnie 6 przycisków bądź 6 widgetów. Tak jak na przykład w Elgato Stream Decku możemy przy pomocy Nexusa uruchamiać aplikacje, dodawać różnego rodzaju makra, ale dodatkowo jesteśmy również w stanie zarządzać naszym sprzętem od Corsaira, bo Corsair przygotował pod ich zaplecze sprzętowe specjalne dedykowane ekrany. Możemy też monitorować nasz komputer, ale jedynie w obrębie czujników, które rozpoznaje IQ, więc nie możemy choćby monitorować zużycia RAMu. W ustawieniach dostępna jest również regulacja jasności urządzenia oraz opcja timeoutu wyświetlacza, tak aby wyłączał się po określonym czasie. Choć to co zauważyłem, to to, że po przebudzeniu urządzenie myśli przez kilka sekund i dopiero wtedy zaczyna działać. Więc przejdźmy teraz do tego, za co lubię ten sprzęt, jak również do tego, co mi się w nim nie podoba. Najgorszy jest ekran, który przypomina mi nieco ten z tanich tabletów z Androidem, co w skrócie oznacza, że wystarczy lekko ruszyć głową, aby ekran zaczął zmieniać kolory i powoli stawał się nieczytelny. O ile ten efekt jest minimalny, kiedy patrzymy się na wprost, tak jak na naszą klawiaturę, to już osoba, która stoi obok nas, może nic na ekranie nie zobaczyć. Naprawdę byłoby miło, gdyby w kolejnej wersji tego urządzenia pojawił się nieco lepszy wyświetlacz. Sam dotyk jest ok, urządzenie jest responsywne i bez problemu można z niego korzystać. Wyświetlacz jest w stanie wyświetlić 24 klatki na sekundę i możemy umieścić na nim nawet gify. Wydaje mi się, że ta prędkość jest naprawdę wystarczająca do zadań, które ma wykonywać to urządzenie, choć czasem rzeczywiście pojawia się desynchronizacja klatek przy jakichś szybkich ruchach, czy to w gifach, czy w interfejsie. Zdecydowanie jest to sprzęt, który może się przydać chociażby w roli Stream Decka, a więc do zarządzania scenami w OBS-ie i nie tylko. A dla tych, którzy głęboko siedzą w ekosystemie Corsaira, powinno to być przydatne przedłużenie programu IQ dzięki temu, że chociażby mamy te dedykowane ekrany. Nexus przyda się również podczas normalnego użytkowania, na przykład żeby mieć skróty klawiszowe do programów, z których korzystamy, czy chociażby mieć taki podręczny pasek z aplikacjami. Pod względem możliwości tego urządzenia z czasem zapewne będzie lepiej, bo nadal czeka on na wsparcie w SDK Corsaira do oprogramowania IQ. Wtedy możliwe, że pojawi się właśnie wiele ciekawych widgetów, takich jak właśnie ten od zużycia RAMu, o którym wcześniej wspomniałem. Jest to coś nowego, więc na pewno w przyszłości będzie to jeszcze lepiej dopracowane urządzenie. Mimo tych mankamentów, które wskazałem, to dość przydatne narzędzie, szczególnie dla osób mających wiele innych urządzeń Corsaira. Cena tego urządzenia podobna jest do ceny samego Stream Decka z 6 przyciskami, bo można go kupić za około 440 zł na dzień dzisiejszy. Dajcie znać, co sądzicie o tym urządzeniu w komentarzach, a jeśli je macie, to koniecznie podzielcie się swoimi opiniami. Ja dziękuję Wam za oglądanie, nie zapomnijcie o ocenie, komentarzu i być może zastanówcie się nad subskrypcją. Do zobaczenia.